Nie wiem, czy wszyscy byli, ale tydzień temu mówiłem na temat kryzysu naszej wiary. I kryzys wiary w naszym życiu pojawia się głównie wtedy, kiedy oczekujemy właśnie na odpowiedź na Bożą obietnicę, a ta odpowiedź nie nadchodzi. I wtedy pojawia się właśnie to: Panie Boże, pośpiesz się, bo ja już nie wytrzymuję. Jesteśmy poddani różnym próbom, mówiliśmy o Abrahamie, jak został wystawiony na próbę. I główna myśl tego przesłania dotyczyła tego, czy będę ufał usłyszanemu Słowu Bożemu, czy raczej poddam się okolicznościom, które są wokół mnie, poddam się tej próbie i po prostu powiem, no nic nie działa, nie działa. Jako przykład wzięliśmy pod uwagę między innymi fragment Słowa Bożego z 4 Księgi Mojżeszowej z 13, a potem 14 rozdziału dotyczący wysłania przez Mojżesza wywiadowców do ziemi obiecanej. Jak wiecie, zostało ich wysłane 12, powróciło 12. Wszyscy twierdzili, że ziemia jest wspaniała, że tam jest mleko i miód, że tam są sama obfitość, ale 10 z nich powiedziało, że nie możemy tam wejść, bo są problemy, bo są trudności. Przestraszyli się okoliczności. Widzieli tam olbrzymów, widzieli potężne, warowne miasta, a siebie samych widzieli jako szarańcze. I czytamy w Słowie Bożym tam w tym fragmencie, że rozgłaszali złą wieść i cały naród izraelski tym zarazili. I było tylko dwóch, Jozue i Kaleb, którzy zawierzyli usłyszanemu Słowu Bożemu. I Jozue i Kaleb czytamy, że uspokajali lud Izraela, ale lud zaczął szemrać, narzekać i w końcu czytamy, że chcieli wrócić do Egiptu, że chcieli wrócić do tego miejsca, z którego kiedyś byli szczęśliwi, że ich Bóg wyprowadził. I postawa tych dwóch mężów Bożych, a tak naprawdę czterech, bo o nich dzisiaj chciałbym wspomnieć, bo oprócz Jozuego i Kaleba był także Mojżesz i Aaron. Postawa tych czterech mężów jest dla nas doskonałym przykładem, jak mamy my, wierzący ludzie, jak my mamy się zachować, jaką postawę mamy przyjąć w momencie, kiedy pojawia się kryzys wiary w naszym życiu. Jozue i Kaleb uspokajali lud, czytamy. Oczywiście mówiliśmy tydzień temu, że kluczem, czy takim czymś najważniejszym w momencie, kiedy przeżywamy kryzys wiary, jest zaufanie Słowu Bożemu. Czytaliśmy z listu do Hebrajczyków cztery fragmenty, ja tylko przeczytam dwa, nawet niecałe wersety, gdzie czytaliśmy w drugim rozdziale. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co usłyszeliśmy. Dalej czytamy, abyśmy nie zgubili drogi. A więc ważne jest to, co usłyszeliśmy, ważne jest to, co mówi Słowo Boże, albo to, co sami usłyszeliśmy w swoim sercu. I taka przestroga w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków. Tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, bo nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. A więc co jest ważniejsze w naszym życiu, bracia i siostry? Czy słowo usłyszane, słowo, które jest zapisane, Słowo Boże, czy okoliczności, które nas od czasu do czasu otaczają, te trudne okoliczności? Zawsze słowo jest najważniejsze, zawsze słowo. A więc zwracajmy uwagę na to, co słyszeliśmy, co mówi Słowo Boże, by nie popaść w zwątpienie, by nie popaść w szemranie, by nie popaść w jakieś w desperację czy też w zniechęcenie i w końcu odpaść od wiary. I co zrobił Jozue i Kaleb i co zrobił w tym przypadku Mojżesz i Aaron? I na tym chciałem się dzisiaj skupić, bo tak pomyślałem sobie, czytając tą całą historię, pomyślałem sobie, że warto się nad tym do końca, nad tymi rozdziałami zastanowić, dlatego że reakcja Mojżesza i Aarona, a także postawa Jozuego i Kaleba jest dla nas pięknym wzorem. Więc jeszcze raz będzie 4 Mojżeszowa, 14 tym razem rozdział. I czytamy od 5 do 9 wersetu w tym rozdziale tak. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód.
Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A więc postawa Jozuego i Kaleba, postawa Mojżesza i Arona jest dla nas przykładem, wzorem do tego, by ją naśladować, tę postawę. Jozue i Kaleb przynieśli zachęcające sprawozdanie z wyprawy do ziemi obiecanej. Jak wiemy, tych pozostałych 10 wywiadowców, a w konsekwencji cały naród, zakrzyczało tych dwóch mężów wiary. Zakrzyczeli ich. Nie, 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 nie. I teraz Jozue i Kaleb, którzy zaufali Słowu Bożemu, namawiali, zachęcali do tego, aby jednak nie bać się, aby się nie buntować, by się nie lękać ludu tej ziemi, bo jeśli Bóg ma w nas upodobanie, powiedzielibyśmy, jeśli Bóg okazuje nam łaskę, to nas prowadzi, prawda? Ma Bóg w nas upodobanie, w nas wierzących ludziach? Bracia i siostry, jeśli kiedyś tam, w moim przypadku niedługo będzie 30 lat, Bóg okazał mi łaskę i mnie zbawił, to czy dzisiaj mu zależy na tym, żeby mnie wyrzucić z tego miejsca łaski, z tego miejsca z Królestwa Bożego? To byłoby coś nieprawdopodobnego, prawda? Jeśli Bóg okazał mi łaskę, jeśli Bóg okazuje mi przez 30 lat łaskę, bo tak rzeczywiście jest, bo skoro ciągle jestem na tej ziemi i ciągle chcę Boga uwielbiać, to znaczy, że przez tych 30 lat Bóg mi okazywał łaskę i tak samo jest w przypadku waszego życia. A więc jeśli Bóg okazywał nam łaskę, jeśli ma w nas upodobanie, to czy jemu zależałoby na tym, żebyśmy gdzieś tam kiedyś po drodze stracili wiarę, żebyśmy się pogubili w tej drodze za Jezusem Chrystusem? Absolutnie nie. On wszystko robi, byśmy szli Jego drogą, on nas zachęca, nas ciągle nas pobudza do tego, byśmy szli, byśmy trwali w tym biegu, byśmy uczestniczyli w tym wyścigu, jak mówi list do Hebrajczyków. I tutaj Jozue i Kaleb mówią, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. I to już powinno wystarczyć temu narodowi Izraela, żeby pomyśleć, a może jednak pójdziemy, a może jednak spróbujemy. Ale to do nich nie przemawiało. Dalej mówi, jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi. Przecież wcześniej to Bóg obiecał. Oni mieli tą obietnicę, powinni ją tylko zatrzymać w swoim sercu, ale niestety tych 10 miało chyba silniejszy głos albo miało uwierzyli tej większej grupce ludzi, tym 10. Ale Jozue i Kaleb zachęcają, nie buntujcie się przeciwko Panu. Wiecie, nieprzyjęcie Słowa Bożego, tak jak Bóg mówi, jest niczym innym jak buntem. Tak? Zgadzacie się? To jest bunt, po prostu bunt. To jest bunt przeciwko Słowu Bożemu. Kiedy zaczynamy szemrać, bo nam się życie nie podoba, coś nam się w życiu nie podoba, to jest nic innego jak bunt. No bo przecież Bóg nam łaskę okazuje. Bóg nas prowadzi doskonale. Jasne, że czasem chcemy Bogu powiedzieć, żeby przyspieszył tą odpowiedź na naszą modlitwę, żeby się pośpieszył, bo nam się denerwujemy albo nie możemy tego pojąć, zrozumieć. Ale Boży czas jest najlepszy i dlatego ważne, byśmy to mieli w naszych sercach, że Bóg doskonale nas prowadzi. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. A dalej mówi, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. I takie piękne słowa Jozue i Kaleb mówią tutaj do tego całego narodu, ale oni już byli tak zdruzgotani tymi negatywnymi, tymi złymi wieściami, że to po prostu nie dotarło do ich serc. Nie przebił się Jozue i Kaleb z tymi dobrymi wiadomościami, a więc ten naród, w 10 wersecie czytamy, a gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, zobaczcie, taką wspaniałą nowinę im przynieśli, a cały zbór ich za to chciał ukamienować. Gdzie była ich wiara? Gdzie było to zaufanie do Boga? Po prostu gdzieś to zginęło. I dlatego, bracia i siostry, Jozue i Kaleb jest dla nas przykładem w tym, aby uchwycić się Słowa Bożego, trzymać się Słowa Bożego, nie wypuścić go ze swojego serca czy ze swoich myśli i po prostu, nawet gdyby były najtrudniejsze okoliczności, to ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. Ja wiem, że Bóg jest ze mną. Ja wiem,
Wiem, gdyby mnie nawet w najgorszych okolicznościach w środku nocy ktoś obudził, to chciałbym mieć taką postawę. Wiem, że Pan jest ze mną, wiem, że On mnie doskonale prowadzi, wiem, że nie muszę się obawiać, nie muszę się lękać. I w słowach tych dwóch mężów wiary rozlegał się taki potężny głos wiary, ale niestety cały naród izraelski temu nie był w stanie uwierzyć. Jozue i Kaleb wprowadzili tego żywego i działającego Boga do tej beznadziejnej sytuacji natomiast ci pozostali po prostu nie byli w stanie tego przyjąć. Dla Jozuego i Kaleba ważniejsze było to, co mówił Bóg, a nie to, co twierdziła większość. I pytanie jest takie, czy będę w taki sposób żył? A to jest poważne pytanie. To jest poważne pytanie, bo zawsze na nasze deklaracje, na nasze słowa wiary przychodzi próba. Ale jeśli Bogu podoba się nasza wiara, to dlaczego nie powiedzieć, tak Panie, chcę. Oczywiście z tą świadomością od razu gdzieś tam w głowie i w sercu, Panie, bez Ciebie, bez mocy Twojej nie jestem w stanie, ale z Tobą wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, który mnie posila, tak jak powiedział apostoł Paweł, prawda? I Bóg był dla Jozuego i Kaleba ważniejszy niż te okoliczności, które były przed nimi, które widzieli tak samo jak ci pozostali. I Jozue i Kaleb po prostu wiedzieli, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że Bóg poradzi sobie ze wszystkimi tymi olbrzymami, że Bóg poradzi sobie z tymi potężnymi murami. I chwała niech będzie Bogu za takich mężów wiary. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale 33 i 34 werset czytamy o pewnych ludziach, którzy przez wiarę podbili królestwa, którzy przez wiarę zaprowadzili sprawiedliwość, którzy przez wiarę otrzymali obietnice, którzy przez wiarę zamknęli paszczę lwom, którzy przez wiarę zgasili moc ognia, którzy przez wiarę uniknęli ostrza miecza, którzy przez wiarę podźwignęli się z niemocy, którzy przez wiarę stali się mężni na wojnie, którzy przez wiarę zmusili do ucieczki obce wojska. Wszystko przez wiarę. I Słowo Boże mówi o tych ludziach i daje ich, tych ludzi nam jako wzór, jako przykład do naśladowania. I chodzi o to, bracia i siostry, byśmy żyli przez wiarę. Nie poddawali się okolicznościom, ale żyli przez wiarę. W Księdze Izajasza 40 rozdział, przeczytam też ten fragment, chociaż już jeden z wersetów zacytowałem wcześniej, ale przeczytajmy, by tak się utwierdzić w tym, że Bóg jest niezawodny, że Bóg jest wierny. 40 rozdział od 28 do 31 wersetu mówi tak. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Jak to dobrze, że Pan Bóg się nie męczy, prawda? Kiedyś, gdybyśmy się tak modlili, Pan Bóg by nam odpowiedział, już jestem zmęczony. A wiecie, kiedy Bóg jest zmęczony? Wtedy, kiedy my narzekamy. To prawdopodobnie, jeśli możemy sobie tak Boga wyobrazić, to prawdopodobnie Bóg wtedy tak zrobi, bo nie chce słuchać tego naszego marudzenia. Wtedy może Bóg być zmęczony. Zresztą, kiedy w naszych relacjach międzyludzkich ktoś, przynajmniej w mojej obecności, zaczyna narzekać, to też mi się chce tak zamknąć uszy. Nie robię tego ze względu tylko na to, żeby kogoś nie zrazić, nie zgorszyć, ale narzekanie ma taką moc, która wciska wręcz w ziemię, która powoduje utratę wiary, upadek ducha, jak czytamy. O Jozuem i Kalebie czytamy, że oni byli innego ducha. Byli ducha tego ducha, który od Boga pochodził. A więc wracam do tego fragmentu. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Dlatego nie musimy przyspieszać Boga, żeby on odpowiedział na modlitwę, dlatego że niezgłębiona jest jego mądrość. I dalej czytamy, zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. To są niesamowite słowa, prawda? Bezsilnemu daje Bóg moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górach na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Potrzebujesz, siostro, bracie, siły?
Potrzebujemy siły. W jaki sposób mieć więcej siły, więcej mocy, więcej takiego entuzjazmu, zapału do tego, aby służyć Bogu, zapału do tego, aby żyć taką pełnią życia. W jaki sposób? Poprzez zaufanie Bogu. Wiara, ufność do Boga, że On niezawodnie mnie prowadzi, nie ma żadnej wątpliwości, że On cokolwiek się pomyli w moim życiu. Po prostu Bóg mnie prowadzi. Ja też się wielokrotnie zastanawiam, dlaczego pewne rzeczy się zdarzają. Myślę, że się nie zastanawiam? Zastanawiam się, ale staram się jak najszybciej po prostu zaufać Bogu, powiedzieć chwała Ci Boże za to, że taka jest droga i trudno, nie? I tak jest lepiej niż miał na przykład Job, prawda? I tak jest lepiej niż miał apostoł Paweł, nawet chyba lepiej niż miał Mojżesz. Prawda? Żeby lepiej mamy? Lepiej nam to życie się wiedzie. Jak będzie w przyszłości, jak będzie za miesiąc, za rok, nie wiemy. Ale póki co mamy, zdaje się, lepiej. I pomimo tego, że wracam do tej historii tutaj z czwartej Księgi Mojżeszowej, pomimo tego, że Jozue i Kaleb zachęcali ten lud, prosili, mówili o tym wielkim Bogu, mówili o tym, że warto zaufać Bogu, odpowiedź tych 10 wywiadowców była taka, że jeszcze bardziej zaczęli szemrać. A gdy cały zbór zaczął, dziesiąty werset, a gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Bracia i siostry, to jest możliwe, żeby ukazała się chwała Boża, żeby objawiła się potężna moc Boża wtedy, kiedy wielu, wielu, wielu ludzi narzeka, marudzi, ale jest jeden albo dwóch, którzy mają wiarę. I Bóg przychodzi. Bóg przychodzi w takim momencie i to tutaj okazuje się, że Bóg przyszedł, objawiła się chwała Boża, ukazała się Boża obecność, Boża chwała w tym narodzie izraelskim i teraz już powinni tych 10 wywiadowców, tych, którzy do tej pory wątpili i tych, którzy zostali zarażeni tą niewiarą, powinni teraz przynajmniej zaufać Bogu. Ale okazało się, że nawet to im nie pomogło. Ani zachęta Jozuego i Kaleba im nie pomogła, ani to, że objawiła się chwała Bogu, Boża im jakoś nie pomogła. Chwała Bogu za to, że On zawsze stoi za tymi, którzy przez wiarę postanowili żyć. Amen? Bóg stoi za nimi, Bóg odpowiada na prośby, Bóg odpowiada na reakcję naszej wiary. I On użyje wszelkich środków, aby tych właśnie ludzi, którzy mają wiarę, wywyższyć. Aby tych, którzy Mu ufają, w jakiś sposób docenić. Docenić ich wiarę, docenić ich zaufanie. Chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Ale niestety ta obecność chwały Bożej niczego nie zmieniła w życiu czy w postawie tych wszystkich ludzi, którzy narzekali, w zachowaniu tych tysięcy ludzi. Wydaje się, że nic się nie zmieniło. Oni nadal trwali w buncie. Natomiast wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, kiedy zależy nam na tym, by wypełniać Bożą wolę z miłości do swojego Pana, wtedy możemy liczyć na obecność Bożej chwały i to widzimy wiele razy, wyraźnie widzimy to wiele razy w Słowie Bożym. A co zrobił Mojżesz i Aaron? W piątym wersecie już czytaliśmy, że Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. Kto powinien paść na twarz tam w tym momencie? Mojżesz i Aaron? Powinni paść na twarz wszyscy ci, którzy narzekali. W upamiętaniu, w pokucie, w przeproszeniu Boga powinni paść na twarz. Ale ci tam tego nie zrobili. Ale padł na twarz Mojżesz i Aaron. Padli na twarz. W całym tym zamieszaniu Mojżesz zrobił to, co było jedynym tak naprawdę rozwiązaniem. Modlił się, padł na twarz, a potem czytamy, że modlił się. Wytrzymał wszystkie te stresy związane z tym opornym ludem, jak o nim czytamy, dlatego że miał wiarę. Dlatego, że wszystko, co było wokół niego, z czym się spotykał w tym prowadzeniu narodu izraelskiego, wszystko powierzał modlitwie. I o modlitwie Mojżesza czytamy w księgach mojżeszowych wielokrotnie. I dalej czytamy, że Bóg, każąc niewiarę tych ludzi, chciał wygubić cały naród, a Mojżesza pobłogosławić i rozmnożyć wielki lud. I teraz chciałbym, byśmy przeczytali ten fragment od 10 wersetu, może do 20.
A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud, jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a ciebie uczynią ludem większym i silniejszym od nich. Lecz Mojżesz rzekł do Pana, Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz. Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie, będą mówić. Ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś mówiąc. Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo. Może jeszcze później przeczytamy kolejne fragmenty, kolejny fragment z tego właśnie rozdziału. Teraz natomiast chciałbym podkreślić to, co tutaj jest takie niesamowite. Mojżesz, kiedy widział całą tą sytuację, nie tylko nie poddał się temu narzekaniu, chociaż Bóg powiedział, że ich wytraci zarazą, że ich zniszczy, że z niego uczyni lud większy i silniejszy. Być może wielu przywódców na miejscu Mojżesza by powiedziała, no, super, chwała Bogu, to jest piękne. Może tamci następni już nie będą takimi marudami, nie będzie tyle problemów z nimi. Ale Mojżesz robi zupełnie coś innego. Widząc to, co Bóg chciał zrobić, padł raz jeszcze do nóg tego potężnego, wszechmogącego i kochającego Boga i zaczął się wstawiać za nimi, zaczął się modlić za tymi ludźmi. I to, co jest interesujące, to Mojżeszowi wcale nie rozchodziło się o jakąś własną reputację. Nie powiedział, dobrze Boże, skoro tak, to już okej, ja się cieszę, skoro Ty mi dasz nowy lud i będę mógł ich prowadzić, super. Mojżeszowi nie chodziło o własną reputację albo o zdobycie jakiejś pozycji albo osiągnięcie jakiejś wielkości. Absolutnie mu nie o to chodziło, ale chodziło mu o to, aby to Boże święte imię nie zostało wyszydzone przez Egipcjan. Więc mówi, Boże, Egipcjanie kiedy to zobaczą, to powiedzą, to Ty nie jesteś wszechmogący, to nie udało Ci się, Boże. I będą mieli powód do tego, aby tego Boga wszechmogącego postawić w złym świetle. I Mojżesz bronił tak naprawdę Bożej sprawy, wstawiając się za tym ludem, wstawiając się za tymi ludźmi szemrzącymi, narzekającymi, tak naprawdę bronił Bożej sprawy i chodziło mu o Bożą chwałę, o Bożą cześć. I jak czytaliśmy w tym ostatnim wersecie 20, odpuściłem na Twoje słowo. Bóg dał się ubłagać Mojżeszowi, ale niestety z powodu niewiary ten buntujący się i krnąbrny naród został ukarany. I to, czego pragnęli, to, o czym mówili, obyśmy pomarli na tej pustyni, to się wydarzyło. I to jest, kochani, dla nas wielka przestroga. Wielka przestroga. Chwała Bogu za to, że żyjemy w czasie łaski, że z narzekania, z niezadowolenia jest możliwość upamiętania, prawda? Jest możliwość, jest szansa, bylebyśmy nie trwali w tym, bo tutaj czytamy, że Bóg powiedział dość, dość, jak długo znieważać mnie będzie ten lud, jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. A więc oni tyle mieli niesamowitych doświadczeń z Bogiem, tyle razy widzieli obecność Bożą, moc Bożą, Boga działającego, tyle razy mieli korzyść z tego i znowu narzekali. I znowu narzekali. Czy może to się zdarzyć, takie coś nam? Oby nie. Oby nie, ale ten fragment nam tutaj podpowiada, że jednak trzeba być ostrożny. Bo umiejętność korzystania z łaski Bożej polega między innymi na tym, że ufam Bogu do końca. Do końca, do końca i cały czas mam w głowie i mam w sercu to
stuprocentowe przekonanie, że Bóg mnie dobrze prowadzi, że Bóg jest doskonały, jeśli chodzi o Jego prowadzenie. Te Boże drogi są doskonałe i o tym Słowo Boże nam wielokrotnie mówi. I Mojżesz nie tylko w tym przypadku tutaj modlił się do Boga, prosił o to, aby Bóg zachował ten lud, ale czytamy, że innym razem, kiedy ludowi Bożemu groziło zniszczenie z powodu tego, że przyszedł gniew Boży, bo uczynili sobie cielca, Mojżesz wstawiał się za tym ludem w taki sposób. Czytamy o tym w 32 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej, 31 i 32 werset. Tak jak pamiętacie, to była taka historia, kiedy Mojżesz poszedł na górę, Aaron został tam z całym narodem, no i wpadli na bardzo interesujący pomysł. Musimy sobie zrobić Boga. Genialny pomysł, nie? Wrócił wtedy Mojżesz do Pana i rzekł: oto ten lud popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie... Aż niewiarygodne. Lecz jeżeli nie, to wymarz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Takie niesamowite pragnienie było w sercu Mojżesza, aby Bóg ocalił ten lud, aby Bóg zachował ten lud. Inna sytuacja, kiedy Mojżesz walczył z Amalekitami, czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale, wysłał Jozuego, całą armię do walki z tymi Amalekitami, a Mojżesz wraz z Aaronem i Hurem poszli na górę, aby modlić się o zwycięstwo. I kiedy Mojżesz miał podniesione ręce do góry, zwycięstwo miał Izrael. Kiedy tylko ręce mu opadały, wiemy z całej tamtej historii, kiedy ręce mu opadały, przychodził Mojżesz, Aaron i Hur podnosili jego ręce i Izrael osiągał zwycięstwo. I Mojżesz jest bardzo dobrym przykładem dla nas, aby w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysowych pokazuje nam Mojżesz, co mamy robić. Bracie, siostro, jeśli masz trudne sprawy w swoim życiu, nie chodzi o te trudne sprawy z TVN-u, jest taki program Trudne Sprawy, głupi jak... Jeśli masz trudne sprawy do rozwiązania, to idź tą drogą, którą Mojżesz pokazuje. Powierz Panu wszystkie sprawy. Trzymaj się Bożych obietnic, bo u Niego jest zawsze zwycięstwo. I podobnie jak Mojżesz, jesteśmy powołani przez Boga do przynoszenia w modlitwie nie tylko własnych problemów i ciężarów, trosk naszych, ale głównie, jeśli chodzi o modlitwę wstawienniczą, to modlitwa wstawiennicza jest modlitwą o innych ludzi. Modlitwa wstawiennicza to przynoszenie Bogu spraw innych ludzi. Tak naprawdę... Już chyba tydzień temu powiedziałem, że się czasem zastanawiam, czy powinniśmy w ogóle się modlić o to, Panie Boże, proszę Ciebie o to czy tamto, o jakieś rzeczy materialne na tej ziemi. Bo jeśli Bóg w Chrystusie nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem niebios, jeśli boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, to czy trzeba modlić się o te sprawy? Pomyślmy nad tym, czy trzeba. Czy trzeba być tak bardzo egoistycznym, żeby ciągle, Panie, ja potrzebuję się modlić, potrzebuję to lepsze, tamto lepsze. A może w modlitwie chodzi o to, żebym przynosił ciężary drugich. Nie tak bardzo swoje. Nie tak bardzo swoje problemy przynosi. Oczywiście, kiedy chorujemy, to Słowo Boże nam mówi, że mamy modlić się, kiedy przeżywamy różne doświadczenia, to oczywiście mamy modlić się, ale myślę tutaj głównie o sprawach doczesnych, o sprawach materialnych. I Mojżesz był bardzo dobrym przykładem modlitwy w modlitwie wstawienniczej. W liście do Efezjan w 6 rozdziale 18 do 20 wersetu czytamy taką zachętę. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za samego siebie, za wszystkich świętych. I za mnie, mówi apostoł Paweł, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. I tutaj wyraźnie apostoł Paweł, wyraźnie Słowo Boże nam mówi, że w każdej modlitwie i prośbie mamy zanosić modlitwy i czuwać z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czyli nie skupia się ten fragment Słowa Bożego na nas, ale na innych. I modlitwa o takiego bolka, o tego biedaka, który
jest czymś, co się na pewno bardziej Bogu podoba niż modlitwa taka: Panie Boże, chciałbym w swojej łazience kafelki zmienić. Panie Boże, gdzieś tam zrób coś, żeby mi skapło z nieba jakaś manna w postaci złotówek. Bardziej się podoba ta modlitwa Bogu o ludzi niezbawionych, albo jak czytamy tutaj, za wszystkich świętych i za mnie. Apostoł Paweł tutaj mówi o głoszeniu Ewangelii. Mówi o tym, że ważna jest modlitwa o tych, którzy głoszą Ewangelię, aby była dana mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Aby kiedy otworzę usta, dana mi była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Tutaj jest napisane: i tak czuwajcie z całą wytrwałością. Wczoraj jeden z braci na tej konferencji, kiedy witam się z nim, mówię: chwała Bogu, a on mówi: czuwaj. Nie?